Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdeczne pozdrowienie z Wilna na Antokolu od siostry Faustyny, która przybyła tu w latach 1933-36 do Wilna, gdzie spełniło się posłannictwo Boże. Ponieważ tu w tym domu właśnie Faustyna z prawej strony weszła przez ganek, przebywała. W środku znajdują się relikwie świętej Faustyny, jak i spowiednika księdza, błogosławionego księdza Michała Sopoćki. W tym miejscu, gdzie jest boisko, była kaplica sióstr. Tam jest figura świętego Józefa. Oczywiście teraz się tędy wchodzi naprzeciw, ale dawniej wchodziło się z innej strony. Jak to wszystko w życiu się zmienia. I teraz pokażę pierwszy, gdzie właśnie, którędy mogła wejść, przez który ganek święta siostra Faustyna. To jest, nazywa się ulica Gribo 29. Tu jest ten ganek, chyba z jej czasów jest. Barierki mogulinowe, a drzwi tędy. Oczywiście w środku też już się zmieniło. Tak to wygląda. Dom w Wilnie. I tak właśnie historia siostry Faustyny jest, że była w Płocku, kiedy Pan Jezus jej się objawił w Płocku. Miała spowiednika pierwszego, kiedy bardzo dużo się modliła. Jezuitę. Ale on jakby trochę nie do końca się rozpoznał w łasce, że kazał jej obraz malować w duszy. A kiedy w Płocku miała pierwsze objawienie siostra Faustyna, tam siostry chciały tą sprawę wyciszyć i z tego względu, że chciały sprawę wyciszyć, wysłały siostrę Faustynę do Wilna. Tak. Ale dzięki temu właśnie, że Faustyna w posłuszeństwie, jak to jest w zakonie, bardzo ważne jest posłuszeństwo, przybyła do Wilna, poznała dzisiejszego błogosławionego Michała księdza Sopoćkę, który był spowiednikiem sióstr, ale i też siostry Faustyny, i on właśnie znalazł malarza. I tak wszystko się zaczęło w Wilnie, gdzie został namalowany obraz, gdzie teraz się znajduje kaplica sióstr od Jezusa Miłosiernego na Rosu, ulica. Tu idę z tyłu domu. Kaplica. A dawniej był właśnie Faustyna przychodziła raz czy dwa razy w tygodniu podawać wskazówki, gdzie znajdowała się. No. Ta. Gdzie powstawał obraz.
obraz. Jezusa Miłosiernego. I tak za łaską Bożą w posłuszeństwie w pierwszą niedzielę Miłosierdzia po raz pierwszy obraz Miłosierdzia został wystawiony w ostrej bramie po prawej stronie w oknie. Jak się patrzy w kierunku Matki Bożej w ostrej bramie, to po prawej stronie. A jak tyłem się stoi, to po lewej. Dzisiaj tak to wygląda. Tam jest przedszkole, boisko. Figura świętego Józefa. Święty Józefie, patronie rodzin, zakonów, na całym świecie módl się za nami. O, tu właśnie w te okno lewe tam, gdzie koło drzwi tam, słyszałam, że tam były drzwi wejście. Ale jak dokładnie, to dokładnie nie wiem. Kiedyś pewien pan mi mówił, że tu były drzwi, się wchodziło tędy wcześniej. A tam się znajduje relikwie. Tutaj było łóżko siostry Faustyny, gdzie znajdują się relikwie i zachowała się ściana z tamtych czasów. Święta Faustynko, błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami, za całym światem. Prośmy o pokój na świecie. Amen. A tu jest zrobiona taka cela. Siostry były kotarą przydzielone. To jest z czasów Faustyny. Łóżko, biurko, krzesło. W tym miejscu. A to z tej strony, gdzie było to wejście jest. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebaczenie za grzechy nasze i całego świata. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Gdzie pochwalony Jezus Chrystus. Święta Faustynko, módl się za nami, błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Amen. Szczęść Boże.